Halo, halo, witamy serdecznie. Sobota, 14 dzień stycznia 2023 roku. Konkretnie witamy z Belek, z kompleksów boiskowych hotelu Sucesi. Już za chwilkę sparing Wisła Płock, Jagiellonia Białystok. Kłania się Michał Łada i ekipa działu marketingu Wisły Płock w osobach Mateusz Ludwiczak, Paulina Rogalska i Sebastian Wiciński. Obie drużyny, jak Państwo widzą, są już na boisku, na wsiarze na niebiesko, Jagiellonia, czarne stroje, czerwone wstawki. Może zacznijmy od składu na wsiarzy. W bramce Bartłomiej Gradecki, a defensywę tworzą dzisiaj Igor Drapiński, Steve Kapuady, Jakub Rzeźniczak i Martin Szulek. W środku mamy Radosława Cielemenckiego, Mateusza Szwocha, Filipa Lesniaka, a z przodu Dawid Alvarez, znany również nam wszystkim jako Davo, Milan Kwocera i na szpicy Mateusz Lewandowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra, ja tylko przeczytam szybko skład Jagiellonii. Abramowicz, Olszewski, Matysik, Puerto, Lewicki, Wojciechowski, Nene, Trubecha, Wdowik, Kowalski i Łaski. Piękna, słoneczna pogoda, 10 stopni na plusie, tak przynajmniej pokazuje termometr, a wydaje mi się, że temperatura tak naprawdę jest troszeczkę wyższa i już zaczęliśmy grę na wciarze przy piłce. No, dzisiaj rozegramy pierwszy tak naprawdę sparing podczas tego obozu. Przypominamy, że pierwsza gra testowa niestety nie doszła do skutku. Drużyna FC Voluntarii z Rumunii nie zdecydowała się wyjść na boisko z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Tutaj nie mi to oceniać, czy to były aż tak niekorzystne warunki, czy nie. Tak czy siak my byliśmy przygotowani do gry. Uwaga, wracamy na boisko. Lewa strona, Davo. Drapiński, dośrodkowanie zablokowane i będziemy mieli pierwszy rzut rożny w tym meczu. Dzień.
czekamy na dośrodkowanie. I troszeczkę przeciągnął Mateusz Szwoch i piłka dla drużyny z Białegostoku. Teraz próba pressingu, ale radzi sobie Jagiellonia i faulował Jakub Rzeźniczak. Piłka dla Jagi. Sporo też obserwatorów na trybunach, obserwatorzy z Radomiaka, z Lechii Gdańsk, z Hansy Rostock, z Rakowa Częstochowa, z Zagłębia Lubin. Mamy kolejne przewinienie. I już rozpoczęła Jagiellonia. Dla Jagiellonii jest to trzeci sparing. Co było jedna porażka, jedno zwycięstwo. Teraz w trzecim meczu testowym na pewno podopieczni Macieja Stolarczyka będą chcieli wygrać, ale to samo jeśli chodzi o naszą drużynę. Aczkolwiek wiadomo, że to tylko sparing. Łaski. I tutaj zdaniem arbitra nieprzepisowo zatrzymywał Łaskiego Filip Lesniak. Za szybkie wznowienie gry. Jeszcze raz. Ustawił sobie piłkę Wdowik. Czekamy na dorzucenie. Uwaga, Wdowik. I dobrze Mateusz Lewandowski, ale nadal utrzymuje się Jagiellonia przy piłce. Atak pozycyjny drużyny z Białegostoku. I teraz Jagiellonia z wykorzystaniem bramkarza. I piękny odbiór Filipa Lesniaka. Milan Kwocera. Co zrobi Słowak? Tutaj atakowany przez dwóch rywali. I faulowany. Zdaniem arbitra Milan Kwocera. W płockiej szatni zwany również Frankiem Riberim. Będziemy mieli naprawdę dogodną pozycję tutaj, żeby stworzyć sobie okazję bramkową. Przy piłce Filip Lesniak i Mateusz Foch, który z nich dośrodkuje. Jest gwizdek, Filip Lesniak. I ofensywa Jagiellonii Białystok. Piłka pod nogami teraz wysoko ustawionego Bartłomieja Gradeckiego. Trochę w stylu Manuela Neuera. I od bramki Jagiellonia. Zerkam od czasu do czasu tutaj na nasz czat na YouTubie. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zachęcam. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz naszych pozostałych kanałów social media. Tam oczywiście relacje obozowe, wywiady. Ale teraz wróćmy na boisko. Tu sporo walki, ale radzą sobie nawciarze Martin Szulek. Teraz do tyłu z wykorzystaniem Bartłomieja Gradeckiego.
i Jakub Rzeźniczak, kapitan nawciarzy. Mocno stara się presować Jagiellonia. Filip Lesniak naciskany, ale radzą sobie płoczanie. I Steve Capuadi. Martin Szulek, teraz piłka na prawą stronę Milan Kwocera. Ponownie Szulek. Powoli jest budowany ten atak pozycyjny nawciarzy. Coraz wyżej Mateusz Foch. Ale tutaj chyba nieporozumienie bodajże z Igorem Drapińskim. Piłka dla Jagiellonii. Przejął piłkę ładnie Davo, Mateusz Foch. I teraz znowu futbolówkę będziemy wymieniać w bloku defensywnym. Rzeźniczak na prawą stronę, Szulek. Radek Cielemencki. I teraz świetny przerzut Filipa Lesniaka wprost pod nogi Dawida Alvareza. Davo w kierunku Milana Kwocery. Nie udało się przejąć tej piłki Milanowi. Ale jest Martin Szulek. Martin Szulek strzał i niecelnie, chociaż należy pochwalić naszego obrońcę za to uderzenie, bo było całkiem niezłe. No nie ukrywam, że dzisiejszy dzień dla nas szczęśliwy, wesoły, ponieważ pogoda się zdecydowanie poprawiła, jak Państwo pewnie widzą. Wcześniej najczęściej deszczowo, chociaż ciepło. Przez to między innymi nie dane nam było rozegrać tego pierwszego sparingu z FK Voluntari. A przypominam też, że dzisiaj o godzinie 17.30, przepraszam, 17.30 czasu tureckiego, czyli o 15.30 w Polsce, sparing z Wisłą Kraków. Tutaj też zapraszamy oczywiście na transmisję. O ile oczywiście warunki pogodowe się nie zmienią, ale chyba tak nie będzie. Rzut rożny dla nawciarzy. Podpowiada teraz głośno trener Maciej Sikorski. W narożniku Mateusz Szwoch, dośrodkowanie. I chyba faulowany był jeden z defensorów Jagiellonii i piłka dla drużyny z Białegostoku. Mówię chyba, ponieważ ja komentuję tu z poziomu murawy, więc niektóre sytuacje nie są dla mnie tak klarowne z tej pozycji. Więc jeżeli się pomylę, to możecie poprawić mnie w komentarzu, bo wy na pewno widzicie to lepiej, bo konkretnie Sebastian jest nade mną z kamerą na podwyższeniu. Jagiellonia teraz przechwyt Kwocery, Mateusz Lewandowski, ale radzi sobie obrona Jagiellonii. Jest Davo przytomnie na drugą stronę, Martin Szulek coraz bliżej bramki Jagi, a teraz niedokładność i tracimy futbolówkę. Teraz wymiana futbolówki w bloku defensywnym Jagiellonii. Troszeczkę chcą podopieczni trenera Macieja Stolarczyka uspokoić grę. Ale mocny, wysoki pressing nawciarzy. I będzie wrzut z autu dla
dla Jagi. A wejdę tutaj w sekcję komentarzy, gdzie oni grają. No, gramy w Turcji, konkretnie w Belek, ale sekundka, bo był strzał na bramkę Bartłomieja Gradeckiego, ale wydaje się, że tego typu uderzenie nie powinno sprawić problemu naszemu bramkarzowi. Strzelał Kowalski. Będzie rzut rożny dla Jagiellonii. Gramy w Turcji, gramy w Belek, konkretnie na boiskach treningowych hotelu Sucesi. W zasadzie się znajdują chyba poza Belek, ale dośrodkowanie teraz i niedokładnie tutaj piłkę zagrano do Nene. Już wznowił grę Bartek Gradecki, przytomnie do Milana Kwocery zagrywał, ale tutaj radzi defensywa Jagiellonii. Dawo, ale na pozycji spalonej Mateusz Lewandowski. Ja przypomnę tylko, że nasz dzisiejszy przeciwnik Jagiellonia Białystok obecnie, jeśli chodzi o rozgrywki PKO Bank Polski i Ekstraklasy, 13 miejsce, 18 punktów, na co składają się dotychczasowe 4 zwycięstwa, 6 remisów, 7 porażek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać wiosną. Na pewno Jagiellonia będzie chciała powalczyć o wyższe lokaty, tego jestem pewien. I jest faulowany Igor Drapiński. Już Dawo na lewą stronę do Mateusza Szwocha. Mateusz Szwoch, ponownie Dawo, Dawo! I minimalnie myli się nasz zawodnik. Dobra akcja Wisły Płock. Ja tego nie zauważyłem, musiał być tam oczywiście kontakt albo bramkarza, albo któregoś z zawodników z pola Jagi, bo mamy rzut rożny, już Mateusz Szwoch w narożniku. Uwaga, Mateusz Szwoch do Filipa Lesniaka, ale tutaj, no niedokładnie chyba. Chyba nie tak planował uderzyć piłkę Filip Lesniak i od bramki Jagiellonia. Widzę, że jest pytanie, kto trenuje na drugim boisku. Ogólnie tych boisk, mamy tutaj 3 boiska. Muszę podkreślić, że naprawdę fantastyczna murawa, jeśli chodzi o przygotowanie tych boisk. Zresztą podkreślali to też zawodnicy. Przed chwilą trenowało tu Zagłębie Lubin. Oni też z nami są w hotelu. A kto tam teraz przebywa? Ciężko mi powiedzieć, w niebieskich strojach. Ale jest akcja Wisły Płock teraz i mamy kolejny rzut rożny. Polu, na 16 mecze. Okej?
Mateusz Szwoch, podchodzi do niego Martin Szulek i to chyba jednak on, tak krótkie rozegranie. Szwoch, Szulek, i teraz jest przechwyt Jagiellonii, szansa na niebezpieczną kontrę. Trubecha. Nadal przy futbolówce utrzymuje się Jagiellonia. Nene. Teraz na lewą stronę. Oj, jest błąd Igora Drapińskiego. Uderzał Trubecha. I będziemy mieli rzut rożny po tej instynktownej interwencji Bartłomieja Gradeckiego. Piłkę w narożniku ustawia sobie już Wdowik. Wdowik. Nene. I piłka w rękawicach Bartłomieja Gradeckiego. Dobra, teraz sytuacja dla drużyny z Białegostoku. Będzie wrzut z autu dla nawciarzy. Drapiński w pojedynku z zawodnikiem Jagi. Piłka dla drużyny z Białegostoku. Atakował tam Wdowik, ale trzeba przyznać, na dużym spokoju Jakub Rzeźniczak z Bartkiem Gradeckim. I nadal Jakub Rzeźniczak. Teraz mocno starał się przycisnąć Jagiellonia, ale jest szansa na kontrę dla Wisły Płock. Martin Szulek. Martin Szulek pięciu. W pięciu atakujemy pole karne Jagiellonii. Dawał przytomnie do środka Radosław Cielemęcki. Minimalnie myli się w tej sytuacji. Bardzo ładny strzał. Wydaje się, że bramkarz Jagiellonii no chyba nie miałby tu nic do powiedzenia. Już jest wznowienie gry. Przechwyt Szulka. Dobry występ tego zawodnika. Milan Kwocera. Milan Kwocera nadal utrzymuje się przy piłce. Nasz płocki Ribery, Mateusz Lewandowski. I w ostatniej chwili wybija jeden z obrońców drużyny z Białegostoku. Jeszcze walczą na wciarze. Mateusz Lewandowski, Cielemęcki, Szwoch, ponownie Cielemęcki. Skombinacyjna ta akcja. Szwoch zauważył Capuadiego, ten od razu na lewą stronę, Drapiński. I teraz chyba troszeczkę uspokoimy ten atak pozycyjny. Szulek. Filip Lesniak. O i tutaj teraz
za mocno Steve Capuady w kierunku Milana Kwocery. Od autu Jagiellonia. Dobre teraz zagranie do Wdowika. Wdowik, ale jest tam Steve Capuady i już przy piłce Filip Lesniak. Faulowany teraz Radosław Cielemencki. Tam jeszcze utarczka słowna. Już gramy. Capuady do Rzeźniczaka. Kuba na prawą stronę, Martin Szulek. Do środka, do Filipa Lesniaka, też bardzo aktywnego w tym spotkaniu. Mateusz Foch na lewą stronę, Davo. Piłka na prawej stronie, Martin Szulek, ale troszeczkę za mocno do Radka Cielemenckiego przejmuje piłkę Jaga. Nene. Łaski teraz dobrze do Lewickiego, ale no jednak niedobrze, troszeczkę za mocno. Bez problemu wyłapuje piłkę Bartek Gradecki. Teraz świetnie Davo do Milana Kwocery, nie było spalonego. Milan Kwocera, ale już jest tam blokowany, wypychany. Martin Szulek, Filip Lesniak, teraz Steve Capuady na drugą stronę do Igora Drapińskiego. Jest Davo, Szwoch, Davo i teraz niedokładnie. No, piłka dla Wisły, aczkolwiek nie wiem, co tam dostrzegł arbiter, nie zauważyłem, przepraszam z góry. Rzeźniczak. Świetnie, do Martina Szulka. Szulek! Piąstkuje bramkarz Jagiellonii, Mateusz Szwoch. Pressing Kwocery. I piłka w rękawicach bramkarza Jagiellonii. Jakub Rzeźniczak, Martin Szulek, Kwocera. Piłkę już ustawił Jakub Rzeźniczak i grę wznowił. Lesniak, świetnie, aczkolwiek utrzymuje się Jaga przy piłce i jest szansa na kontrę. Fauluje w tej sytuacji Davo Trubeche. Będzie teraz dogodna sytuacja dla drużyny Jagiellonii. Uwaga, dośrodkowanie, przebitka. I był faul na Milanie Kwocerze.
Nie wiem, czy tam nie ucierpiał nasz zawodnik. Już gramy, Capuady. Tutaj niedokładnie piłka dla Jagiellonii. Lewicki. Dobrze, teraz interweniował Igor Drapiński. Wyjaśnił sytuację. Piłka pod nogami Bartka Gradeckiego i powoli będziemy konstruować kolejną akcję ofensywną. Mateusz Szwoch świetnie do Mateusza Lewandowskiego. Tutaj Mateusz Lewandowski sugeruje delikatnie, że był faulowany, jednak gwizdek arbitra milczy. Dobry przerzut teraz na lewą stronę do Lewickiego. Lewicki. Uwaga, strzał! Łaski i świetnie interweniuje Bartek Gradecki. Puerto, naciskany. Nawciarze po raz kolejny starają się by wyjść z kontratakiem. Widzę komentarz od Krzyśka. Nie wiem, jak wygląda Milan na obozie, ale w końcówce pokazał, że należy mu się zdecydowanie więcej minut. Gość ma takie depnięcie na paru metrach, że szok. Pozdro Michał. No to pozdro Krzysiu. No, poza tym, że Milan Kvocera jest podobny do Franka Riberiego, jeśli chodzi tutaj przede wszystkim o rysy twarzy, no to też ma podobne depnięcie jak popularny Francuz. Nienaganna technika. Naprawdę stara się ten chłopak. Walczy o skład. Zobaczymy jednak. A teraz wrócę na boisko, bo tutaj mocna konsternacja w drużynie Jagiellonii. Sugerowany faul, ale gramy dalej. Uwaga, strzał! I mamy bramkę dla Jagiellonii Białystok, konkretnie Wojciech Łaski wyprowadza Jagiellonię Białystok na prowadzenie. Mamy pierwszą bramkę w 31 minucie. Rzutu Czerwoni prowadzą 1-0. Sugerowali wcześniej faul zawodnicy Jagiellonii. Sędzia nakazał grać dalej, no i widać, to się chyba opłaciło. Ładny strzał Łaskiego. I 1-0 dla Jagiellonii Białystok. W 31 minucie padła ta bramka bodajże. I już Lesniak.
do Capuadiego. Przypominamy o godzinie 15:30 czasu polskiego. Rozegramy dzisiaj kolejny sparring. Naszym przeciwnikiem będzie Wisła Kraków. Uwaga! Dobre teraz wyjście Gradeckiego, ale piłka wprost pod nogi Lewickiego. Lewicki nad bramką. No, tutaj musimy troszeczkę dokładniej tę piłkę rozgrywać, bo Jagiellonia tylko czeka na tego typu błędy. Jakub Rzeźniczak teraz z problemami, Filip Lesniak, Capuadi, Davo, jest szansa na akcję zaczepną. Davo rozpędza się już na połowie przeciwnika. Davo ma trzech kolegów. Davo! Ale wprost w rywala, wprost w Puerto. A szkoda, bo na dobrych pozycjach znajdowali się koledzy. Mógł podawać, wydaje się, Dawid Alvarez. I faul teraz. Faulowany Igor Drapiński. Damian Tukarski, pozdrowicie, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie Damian. Pozdrawiamy cały Płock i wszystkich kibiców na wciarze. Znowu Mateusz Foch i ponownie Cielemencki, ale za paskie to dorzucenie. Spróbujemy drugą stroną, Marta Czulek, a spróbuję, nie, bo już jest przerzut, notabene niedokładny w kierunku Milana Kwocery. I od autu Jagiellonia Białystok. Uwaga, na lewej stronie spędza się Lewicki. Lewicki. No i teraz tutaj spore zamieszanie. Nie było faulu zdaniem arbitra. Capuadi. Teraz z wykorzystaniem Bartka Gradeckiego, ten na lewo, Igor Drapiński. Szwoch. Mateusz Szwoch, ładnie do Davo. A już wypychany nasz pomocnik. I zagranie ręką Dawida Alvareza, już wspomnianego. Teraz Capuadi, wysoko Szwoch, ale myli się Radek Cielemencki. Ponownie on przy piłce, Szwoch, Cielemencki, Szwoch, na prawą stronę jest tam Martin Szulek. Martin Szulek schodzi do środka. Strzelał po dogranie. Mógł być faul, ale arbiter nie ma przewinienia.
Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy tutaj do sekcji komentarzy na naszym czacie tutaj na YouTubie. Jeśli nie mam opóźnienia tutaj na telefonie, to jest chyba 38 minuta, tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Więc niebawem koniec pierwszej połowy. Jagiellonia wygrywa 1-0. Przypominamy. Od autu ekipa z Białegostoku. Trubecha do Puerto. Ten spokojnie nie spieszy się z podaniem. I teraz z wykorzystaniem bramkarza. Fauluje teraz Davo. Puerto już na prawą stronę. I było zagranie ręką u jednego z naszych zawodników. Piłka dla Jagiellonii Białystok. Strzelał Łaski, ale bez problemów piłkę wyłapuje Bartłomiej Gradecki. Steve Capuadi, Filip na lewą stronę, Igor Drapiński, ale niedokładnie. I tracimy piłkę w taki sposób niepotrzebnie. Wienio 9-6, czy wymienię skład? Jeśli chodzi o Wisłę Płock, Gradecki, Drapiński, Capuadi, Rzeźniczak, Szulek, Lesniak, Cielemencki, Szwoch, Aldawo, Lewandowski i Kwocera. Jeśli chodzi o Jagiellonię, Abramowicz, Olszewski, Matysik, Puerto, Lewicki, Wojciechowski, Nene, Trubecha, Wdowik, Kowalski i Łaski. A tymczasem przy piłce Bartek Gradecki i już do Jakuba Rzeźniczaka Filip Lesniak. Oj, tutaj mocno potraktowany Mateusz Lewandowski. Już przeprasza go Puerto. I może... Jest pytanie o ilość dostępnych miejsc na mecz z Wartą Poznań. Czy będzie dostępna większa ilość miejsc na stadionie? No nie. Nie, już do otwarcia obiektu tego finalnego pozostajemy przy pojemności 4300. Uwaga, bo wychodzi z kontrą Jagiellonia. Trubecha.
No, niebezpieczna to była sytuacja, co prawda zagranie trubechy niecelne, ale no, musimy uważać na tego typu sytuacje, bo to już nie pierwszy raz Jagiellonia wyprowadza groźną kontrę. Rzeźniczak do Steve'a Capuadiego. Igor Drapiński. Drapiński. Aj, za mocna ta piłka do Davo. Faluje teraz Steve Capuadi. Za chwilę koniec pierwszej odsłony tego spotkania. Nafciarze przegrywają z Jagiellonią. 0-1. Utrzymuje się Jaga przy piłce. Protestują zawodnicy Jagiellonii. Domagają się faulu. Tymczasem próba przejęcia piłki przez Mateusza Szwocha nieudana. I faulowany był w tej sytuacji Mateusz Szwoch. Będzie dobra, dogodna sytuacja dla podopiecznych Pawła Stanio. Poucza zawodników arbiter, czekamy na gwizdek. Mateusz Szwoch. Rozgląda się Mateusz Szwoch do Milana Kwocery. Milan Kwocera. Radzi sobie Jagiellonia, ale nadal na wciarze przy piłce Mateusz Szwoch. Filip Lesniak. Nadal trwa ta akcja ofensywna Wisły Płock. Radek Cielemęcki. No, wypadałoby przyspieszyć teraz troszeczkę Mateusz Szwoch. Milan Kwocera. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowuje Mateusz Szwoch i uderzał jego imiennik, tylko że Lewandowski niecelnie, i w tym momencie sędzia kończy pierwszą odsłonę sparingu Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Prowadzi ekipa z Białegostoku 1-0. Ja zapraszam na kilka minut przerwy. Do usłyszenia.
Halo, halo, witamy serdecznie po przerwie. Druga połowa spotkania Wisła Płock, Jagiellonia, Białystok przed nami. Przypominamy, że po bramce Łaskiego w 31 minucie Jaga prowadzi 1-0. W składzie Wisły mamy jedną zmianę. Bartłomieja Gradeckiego zastąpił Kuba Burek, testowany bramkarz, którego mogliście już zobaczyć chociażby podczas sparingu z Garbarnią Kraków po tym turnę na Słowacji. A tak chyba już widzę, że bez zmian i zaczęliśmy. Przy piłce Jagiellonia Białystok. Faulowany Puerto. Przypomnę, że jeśli chodzi o skład Wisły Płock, w bramce Burek, w obronie Drapiński, Kapuady, Rzeźniczak, Szulek, następnie Lesniak, Cielemencki, Szwoch. Oni Abramowicz, Olszewski, Matysik, Puerto, Lewicki, Wojciechowski, Nenet, Rubecha, Wdowik, Kowalski i Łaski. Lewandowski. O, i teraz wyjaśnia sytuację. Drapiński. Ponownie Igor Drapiński. Cielemencki. Dobrze do Mateusza Lewandowskiego. Lewandowski. Do Cielemęckiego. Cielemencki strzał i bramka. Piękna bramka Radosława Cielemęckiego. Piękna akcja kombinacyjna nawciarzy. Pięknym uderzeniem nie dał szans na skuteczną interwencję Miłoszowi Piekutowskiemu. Prawą nogą bez szans Piekutowski, który pojawił się w bramce Jagi. I mamy 1-1. Wdowik. Olszewski schodzi do środka, zostawia piłkę Puerto, ten na lewą. Dobra interwencja Steve'a Kapuadiego. Mateusz spędza się, nasz płocki Ribery. I będzie Wisły Płock zbliżyć się do tego wyjściowego składu, chociaż trochę mówiłem, jeżeli chodzi o Cielemęckiego, to młody 19-letni zawodnik. Przypominam, że o 15.30 kolejny sparing, tym razem z Wisłą Kraków. Tutaj też mamy w planach przeprowadzenie transmisji. Tymczasem Martin Szulek wybija Jagiellonia. Jeszcze jest Filip Lesniak w kierunku Steve'a Kapuadiego, który teraz pod polem karnym. Przejmuje piłkę Igor Drapiński. Radek Cielemencki na lewej stronie. Radek Cielemencki. Aczkolwiek
szulek, kwocera. Oj, 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 tutaj przypadkowo w twarz kopnięty zawodnik Jagiellonii przez Mateusza Szwocha. Jest potrzebna interwencja sztabu medycznego. Mamy chwilową przerwę w grze. Przypominam o subskrybowaniu naszego kanału oraz naszych pozostałych kanałów social media, gdzie możecie na bieżąco śledzić, co dzieje się na obozie przygotowawczym w Belek. Za chwilę wznowimy grę i Mateusz Szwoch fair play oddaje piłkę przeciwnikom. A wydaje się, że faulowany był, z tego co widzę, Izrael Puerto. Piekutowski już wznawia grę, Trubecha. Piekutowski wysoko po raz kolejny na wciarze. Teraz Olszewski w stronie utrzymuje piłkę w boisku. Jest tam krycie, jest próba interwencji Cielemęckiego, ale nadal piłka pod nogami zawodników Jagiellonii Białystok. Do Wdowika, na prawą stronę, Wdowik. Wdowik i no jeśli był to strzał, to kompletnie mu nie wyszedł. I już wznowiliśmy grę. Jeszcze graczy apeluje o spokój, konkretnie Puerto. Tutaj na nasz czat, pogoda lepsza w Płocku niż w Turcji. No, powiem szczerze, że dzisiaj to mogę mieć wątpliwości. Bo jest naprawdę ciepło, słonecznie. Mamy nadzieję, że taka pogoda utrzyma się do samego końca obozu. Tymczasem piłka do Milana Kwocery. Milana Kwocera. Sporo przypadkowości, ale nadal jesteśmy przy piłce. Jakub Rzeźniczak. Szulek, ale Cielemęcki, Szwoch do Lesniaka, szkoda, chociaż jeszcze jest Mateusz przy piłce, Martin Szulek, Kwocera, Rzeźniczak, aktywny Kwocera, niedokładnie do Mateusza Lewandowskiego i faulował w tej sytuacji Filip Lesniak. Przypominamy, że możecie zadawać nam pytania w komentarzu. Serdecznie zachęcamy.
Widziałem też, że pojawiło się pytanie, czy znaleźliśmy już następcę za Rafała Wyrzykowskiego, który niedawno nas opuścił. Rafałowi życzymy oczywiście powodzenia, trzymamy kciuki. No nie, jeszcze nie. Prowadzona jest rekrutacja. Przyznam się, że sam za nią odpowiadam, więc jeżeli ktoś z Was widziałby się w dziale marketingu Wisły Płock, to może wysłać CV na adres michal.lada@wisla-plock.pl. Chociaż przyznam szczerze, że już takich dokumentów otrzymałem sporo. Ale tak, szukamy. Szukamy wzmocnień w dziale marketingu. Na boisku pojawił się tymczasem Piotr Tomasik, przejął opaskę kapitańską od Jakuba Rzeźniczaka oraz mamy też Tomasza Walczaka. Filip Lesniak. Mateusz Lewandowski. Oj, próba ataku tutaj Tomka Walczaka, ale radzi sobie Piekutowski. Nene. Już pędzi z akcją drużyna Jagiellonii. Nene rozgląda się indywidualnie i nadal on przy piłce, atakowany przez Milana Kwocerę, domaga się teraz interwencji sędziego. Nene play. Słyszymy tutaj od Macieja Stolarczyka, trenera Jagiellonii Białystok. Piotr Tomasik do Radka Cielemenckiego na lewą stronę. Zostawia jednak piłkę Igorowi Drapińskiemu. Mateusz Szwoch do Mateusza Lewandowskiego. Szwoch, Lesniak, Lewandowski. Teraz szybka wymiana piłki w drużynie Wisły Płock. Martin Szulek, ale ma tutaj problem Mateusz Lewandowski. Ucierpiał w tej ostatniej akcji. Jest pytanie o Chrupałę, Pawła Chrupałę, czy dziś miał jakieś minuty? Nie, ale wydaje mi się, że będzie go można zobaczyć na drugim sparingu. Przypominam, 15:30 sparing z Wisłą Kraków. Drapiński do Szwocha. Burek. Dobrze do Kwocery na prawą stronę. Igor Drapiński. I teraz nieporozumienie z Piotrem Tomasikiem. Przejmuje piłkę Jagiellonia. Nene. Olszewski. Matysik Piekutowski wybija piłkę. Tu nie wiem. Nie wiem, co tutaj odgwizdał, w którą stronę odgwizduje spalonego arbiter. Mniejsza z tym. Przy piłce Wisła Płock, Filip Lesniak na lewą stronę do Piotra Tomasika i tutaj, tak, tutaj była pozycja spalona. Do wyjścia gotowy już jest Karu Matsui.
Filip Plesniak, Mateusz Szwoch, Szulek, Cielemęski. Coraz wyżej podchodzą nawciarze. Milan Kwocera. Milan Kwocera dobrze do Tomka Walczaka, ten ma do Mateusza Szwocha. Uderzenie Mateusza blokowane. Mieli rzut rożny. Tomasik, o, to było dobre dośrodkowanie, jednak nie dotarło finalnie do Mateusza Szwocha, ale próbował uderzać, uderzał w zasadzie Radek Cielemęcki ze sporej odległości, jednak nad bramką. Na boisku pojawi się Hikaru Matsui. Z tego, co udało mi się tutaj dowiedzieć od kolegów z Jagiellonii, dołączył do pierwszego zespołu z rezerw. I jak tu słyszę też od kolegi, zajmuje pozycję na środku defensywy. Tomasik, aj za mocno, za mocne to dośrodkowanie i od bramki Piekutowski. Tutaj pytacie, czy Damian Rasak dostał jakieś propozycje transferowe. Na pewno trwają rozmowy Wisły przedstawicieli, no, włodarzy klubu z Płocka z Damianem. Kwestii przedłużenia ewentualnie kontraktu. O jakichś tutaj propozycjach, powiem szczerze, nie słyszałem. Ale też nie pilotuję tego tematu, więc... Piłka dla nawciarzy. Mateusz Szwoch rozgląda się, zagrywa do Igora Drapińskiego. Steve Capuady. Martin Szulek. Tomasik na lewej stronie. Czają się zawodnicy Wisły z tym atakiem. Czekają na odpowiedni moment. Dobrze też jednak ustawia się drużyna z Białegostoku. O, jest strata. Ale jest też poślizgnięcie. I tutaj troszeczkę przysłowiowego ping-ponga mieliśmy, ale nawciarze utrzymują się przy piłce. Jednak strata. Piłka dla drużyny Macieja Stolarczyka. Uderzenie Łaskiego niecelne przed chwilą. Starał się interweniować tak czy siak Burek. Za chwilę wznowi grę testowany bramkarz. Capuady naciskany. Steve Capuady. Mateusz Szwoch. Filip Plesniak dobrze do Lewandowskiego. Mateusz Szwoch teraz mocno naciska Jagiellonia. Tomasz Walczak. I piłka dla Jagiellonii. O,
od autu Olszewski. Nadal przy piłce Jagiellonia Białystok. Matsui do Puerto i bliski przejęcia, a szkoda, Tomasz Walczak, ale nadal jesteśmy przy piłce. Cielemęcki dobrze do Szwocha, chociaż trochę za mocno, ale utrzymuje piłkę w boisku Szwoch. Piotr Tomasik, Mateusz Szwoch, ponownie Piotr Tomasik. I mamy faul. I rzut wolny dla Wisły Płock. Dogodna sytuacja przed nami. Piłkę już ustawił sobie Mateusz Szwoch. Czekamy na jego centrę. Mateusz Szwoch, ale wybijają zawodnicy Jagiellonii. Jednak nadal utrzymujemy się przy piłce. Burek teraz trochę wyżej. Filip Lesniak na lewą stronę do Mateusza Szwocha. Tomasik. Mateusz Szwoch, walczy tam Tomasz Walczak, wygląda na to, że ucierpiał, ale gramy dalej. I Martin Szulek wywalczył rzut rożny, można tak powiedzieć, nabił przeciwnika. Po piłkę zmierza już z tego, co widzę, Milan Kwocera. I to on będzie dośrodkowywał. Uwaga, Kwocera. Oj. Gra przerwana. Piłka dla drużyny z Białegostoku. Już wznowiliśmy. Wybija Drapiński. Jest też asekuracja Martina Szulka. Filip Lesniak. Już w kierunku Mateusza Lewandowskiego. Ten przejmuje piłkę na plecach Puerto. I piłka dla nafciarzy. Piłce Piotrek Tomasik już rozegrał do Radka Cielemęckiego, ten do Filipa Lesniaka. Słowak do swojego rodaka na drugą stronę do Milana Kwocery, ale ten stracił piłkę i z akcją rusza drużyna Jagiellonii. Kapuady do naszego bramkarza, ale nadal utrzymuje się przy piłce drużyna Jagiellonii. Uwaga, główkuje Szulek, Kwocera. I faulował w tej sytuacji nasz filigranowy skrzydłowy. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj, Dudka, czekaj.
A nie, myślałem, że będziemy mieli interwencję sztabu medycznego, ale nie jest ona konieczna. Będzie rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. Boisko opuszcza Łaski, strzelec bramki dla Jagiellonii, a w jego miejsce Wojdakowski, uchodzący z tego, co mi wiadomo, za najlepszego zawodnika CLJ-ki Jagiellonii Białystok. Dośrodkowanie, ale przeciągnięte i tutaj nie musiał interweniować Burek. Zmiana też w drużynie Wisły, a jednak pojawi się Paweł Chrupała, było o niego zapytanie w komentarzach. I pojawi się też Dawid Kocyła. Paweł Chrupała za Mateusza Lewandowskiego, a Dawid Kocyła za strzelca pięknej bramki wyrównującej dla Wisły Płock Radka Cielemęckiego. I właśnie Chrupała przy piłce. A teraz ciekawie. Nadal utrzymujemy się przy piłce. Filip Leśniak. I zdaniem arbitra był nasz pomocnik faulowany. Drapiński do Leśniaka. Martin Szulek. Leśniak teraz w kierunku Tomasika. Ale tutaj bez problemu radzi sobie Piekutowski. Piekutowski do Puerto. Nie spieszy się teraz Jagiellonia. Trubecha. Oj, teraz ucierpiał w starciu z Trubechą Igor Drapiński. Mamy chwilową przerwę w grze. Reprymenda słowna od Macieja Sikorskiego w kierunku Trubechy. Za to brzydkie zagranie. Ale już jest w grze Igor Drapiński. Burek tak ryzykownie dosyć do Filipa Leśniaka. Wymieniamy piłkę pod własnym polem karnym. Igor Drapiński do Tomasika. Piotr Tomasik faulowany przez Olszewskiego. Już gramy. Mateusz Szwoch. Teraz spróbujemy drugą stroną. Martin Szulek, Paweł Chrupała. Do środka Kocyła, Szwoch. Kapuadi już całym zespołem jesteśmy na połowie przeciwnika. Oczywiście zostaje na naszej połowie tylko bramkarz. Chrupała. Szwoch. I będziemy mieli rzut rożny.
narożniku już Mateusz Foch. Czekamy na dośrodkowanie. Szwoch. I piękny strzał Tomasza Walczaka. I Wisła Płock prowadzi 2-1. Cieszy się teraz Tomasz Walczak. Brawa na trybunach. Świetna to była akcja w wykonaniu Wisły Płock. Czyli tak, pierwszą bramkę strzelił Łaski dla Jagiellonii, następnie odpowiedziała Wisła, Radek Cielemencki. I na prowadzenie na wciarzy wyprowadził Tomasz Walczak. Oczywiście po świetnym dośrodkowaniu też Mateusza Szwocha. To trzeba podkreślić. I już rozpoczęła Jagiellonia. Matsui, Piekutowski, ale teraz tutaj Tomasz Walczak energicznie presuje. Patrzę teraz szybko na sekcję komentarzy. Jest pytanie do mnie, czy spróbuję trafić, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. No nie będę tutaj wyrokował, bo powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, na kogo postawi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Mam nadzieję, że będzie to jakkolwiek dobry wybór. Igor Drapiński ze Steve'em Capuadim. Aktywny Mateusz Szwoch w kierunku Dawida Kocyły. Tam jednak skrycie Jagiellonii. Puerto przejmuje piłkę i jest faulowany przez Dawida Kocyłę. Dawid Kocyła również stara się pokazywać, na co go stać. Bardzo dobrze zaprezentował się podczas tego pierwszego obozu, krótkiego obozu przygotowawczego na Słowacji. Matsui tymczasem. Widzę, że na boisku pojawił się Dawid Krzyżański. Przepraszam, nie zauważyłem. Przypomnę, że komentuję z wysokości murawy. Chrupała. Przejmuje jednak Jagiellonia i utrzymuje się przy piłce. Puerto do Matsui. Rozgląda się Matsui. Piłka zwrotna do Puerto. Teraz próba zagrania tam w kierunku napastników, ale bez problemu wyłapują nawciarze Filip Lesniak do Mateusza Szwocha. Martin Szulek. Steve Capuady. Dobrze teraz na lewą stronę do niepilnowanego Piotra Tomasika. Szwoch zewnętrzną częścią stopy ładnie do Tomasika i będziemy mieli wrzut z autu. Dogodna pozycja, żeby tutaj mocniej przypresować. Piotrek Tomasik do Dawida Kocyły. Dawid Kocyła, świetnie. Dawid Kocyła w pole karne i mamy bramkę na 3-1 i ponownie jest to Tomasz Walczak.
świetny mecz tego zawodnika. Fantastyczna akcja Wisły i fantastyczne dogranie też i zachowanie Dawida Kocyły, o którym też wcześniej wspominałem. Cieszy się Tomasz Walczak. No, dwa gole na koncie tego zawodnika. Brawo. Przypomnę, że pierwsze trafienie dla nas Radek Cielemencki. I prowadzimy. Go. Łaski dla Jagiellonii, Cielemencki i dwa razy Walczak dla Wisły Płocka. To jeszcze nie koniec. Olszewski atakowany przez Tomasika. Zagrywa do Puerto, do tyłu. Puerto do Wdowika, ale za wysoko, niedokładnie. I wznowimy rzutem z autu. Aż euforycznie zareagował na te bramki Tomasz Walczak. Wcale się nie dziwię oczywiście. Tymczasem Mateusz Szwoch na prawą stronę. Tam jest Paweł Chrupała. Paweł Chrupała. I tutaj wybija Puerto. I faulowany w tej sytuacji Kowalski. Widzę tutaj w sekcji komentarzy mocne podniecenie bramkami Tomka Walczaka. Wcale się nie dziwię. Tomo w pierwszym składzie na Lechie i mamy wygraną gwarantowaną. No też spokojnie, pamiętajmy, to jest sparring. Do ligi jeszcze chwila czasu, ale naprawdę trzymamy kciuki za Tomka Walczaka. Oby tak dalej. Rzut wolny dla Jagiellonii Białystok tymczasem. Uwaga, dośrodkowanie. Dobrze, Piotr Tomasik. Ale utrzymuje się przy piłce drużyna Macieja Stolarczyka. I przytomnie teraz Kuba Burek. Martin Szulek, Steve Capuady. Na bok do Piotra Tomasika, Igor Drapiński, wychodzi wyżej Jagiellonia. Na sporym ryzyku, ale utrzymujemy się przy piłce. Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik, Igor Drapiński i ponownie testowany bramkarz Kuba Burek w kierunku Filipa Lesniaka. Jest Filip Lesniak przy piłce i teraz takim półwolejem w kierunku Pawła Chrupa. Ale nie przejmie tej piłki nasz nowy zawodnik. Mateusz Szwoch, też bardzo aktywny w tym meczu. Mateusz Szwoch do Piotra Tomasika. Filip Lesniak i teraz wymienimy piłkę troszeczkę w środku. Troszeczkę będziemy się starać pewnie po raz kolejny wyciągnąć Jagiellonię z własnej połowy. Chrupała, Lesniak, Drapiński. Przypominam, subskrypcje, lajki, mile widziane. Bardzo z góry dziękujemy. Matsui wybija piłkę.
Wdowik tutaj w pojedynku ze Szwochem, ale utrzymuje się przy piłce Wdowik. Kowalski. Wojdakowski. Uff. Bliski trafienia Mateusz Kowalski po dograniu indywidualnej, tak po indywidualnym rajdzie Wojdakowskiego. Przypomnę, że to właśnie jest ten zawodnik, który najbardziej wyróżnia się w drużynie Centralnej Ligi Juniorów Jagiellonii. Ale na nasze szczęście piłka pod nogami Kuby Burka, który za chwilę, o już właśnie wznowił grę. Walczak, świetnie. Dawid Krzyżański. Uła. Bardzo mocno potraktowany teraz przez Izraela Puerto. Oj, i teraz mamy z nieprzepisowych tutaj niepotrzebnych obrazków. Bardzo nabuzowany Izrael Puerto. Ale tutaj skoczyli w obronie Dawida Krzyżańskiego i Tomasza Walczaka niemal wszyscy zawodnicy. Oj, tutaj zdecydowanie nerwy puszczają Izraelowi Puerto. Potrącili się członkowie sztabu medycznego, przepraszam, szkoleniowego. W szczególności Maciej Sikorski. Jak dobrze wiecie, jak Maciej Sikorski się wtrąci w tego typu sytuację, to zazwyczaj za chwilę już jest spokój. Tak też mamy w tym wypadku. No już na szczęście ta nieprzyjemna, niepotrzebna sytuacja już za nami. Możemy grać dalej. Nie wiem, czy tutaj jakieś indywidualne kary, czy nie. Raczej nie przewiduję. Najważniejsze, że Dawid Krzyżański już jest w grze, już jest na nogach po interwencji sztabu medycznego. Uwaga, będziemy mieli dogodną sytuację. Piotr Tomasik, no to jest dobra też sytuacja do strzału, dobra odległość, ale dośrodkowanie. Tam Igor Drapiński próbował głową wykończyć tę sytuację, ale niedokładnie. Wisła nadal prowadzi 3-1 po bramkach Cielemęckiego i dwóch trafieniach Walczaka. Ostatnie fragmenty tego spotkania. 88. minuta. Puerto. Piekutowski. Teraz mocniej, wyżej siedli nawciarze. Puerto. Teraz będzie próba akcji zaczepnej Jagiellonii. A nie, jednak nie, jednak wycofanie do bloku defensywnego. Matsui. Lesniak, Mateusz Szwoch, Martin Szulek. Teraz wymieniamy futbolówkę w bloku defensywnym. Filip Lesniak na prawą stronę do Mateusza Szwocha. Z
tego co widzę, chyba rozpoczęła się ostatnia minuta tej gry sparingowej. Już tutaj nie spieszą się podopieczni trenera Pawła Stanio. Chociaż może jeszcze, może jakaś próba. Zobaczymy, Drapiński na spokoju do Tomasika, Lesniak i Szulek. Mateusz Szwok, Krzyżański do Lesniaka. Dawid Kocyła. Starają się jak najdłużej. A, już nie dokończę tego zdania, bo arbiter zagwizdał po raz ostatni i Wisła Płock wygrywa sparing z Jagiellonią Białystok 3-1. Strzelcy bramek po stronie Jagiellonii Łaski, po stronie Wisły Płock Cielemęcki i dwukrotnie Walczak. Dziękujemy serdecznie za uwagę, dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy za subskrypcje, za lajki, za miłe słowa i zapraszamy też na nasze wszystkie kanały social media, gdzie możecie śledzić na bieżąco to, co dzieje się na obozie przygotowawczym w tureckim Belek. Przypomnę jeszcze na koniec, że dzisiaj o 15:30 kolejny ciekawy mecz, tym razem naszym przeciwnikiem będzie Wisła Kraków. Kłaniam się, Michał Łada i ekipa działu marketingu Wisły Płock, Paulina Rogalska, Sebastian Wiciński i Mateusz Ludwiczak. Do usłyszenia.